Witam Was serdecznie, wędkarzy w szczególności, na moim kanale w dość nietypowym materiale, a mianowicie dawno już nieobecnym na mojej części wędkarskiej kanału wideoartykule. Wideoartykuł będzie dotyczył wędkarstwa podlodowego, jak widzicie w tle. W sposób krótki i zwięzły przybliżej tutaj postaram się zrobić, bo tego brakowało w odcinku wędkarstwo od kuchni, też omawiałem metodę podlodową, ale tam zabrakło zbliżeń makro i teraz, korzystając z tego, że mam odpowiedni obiektyw, pozwoliłem sobie właśnie na ten wideoartykuł, jakby do takie uzupełnienie materiału o wędkarstwie podlodowym w aspekcie bardziej wyczynowym niż rekreacyjnym. Ja nie wędkuję pod lodem żadnymi kołowrotkami, błyskami, choć wiem, że na duże rybki, okonie, drapieżniki to jest fajna metoda. Natomiast mnie osobiście bardziej kręci bardziej wyczynowe podejście do wędkarstwa wyczynowego, do wędkarstwa podlodowego. Chciałbym w skondensowanej, krótkiej wersji Wam przybliżyć, jakim ja sprzętem wędkuję pod lodem, jak ja zaadoptowałem wędki podlodowe pod kątem bardziej wyczynowym i bardziej precyzyjnym, w bardzo okrojonej, tak jak mówię, skondensowanej wersji i bardzo minimalistycznie, czyli to, co jest niezbędne. Sprzęcik podlodowy w pigułce, to, co jest niezbędne do łowienia. Zaczynamy. Wysłuchajcie tutaj pudełko, najlepiej taki na kolano zakładacie pudełko styropianowe, które izoluje i ogrzewa robaczki. W tym przypadku ochotka haczykowa bardzo polecana, na mormyszki zakładana. Tutaj słuchajcie, pokazuję zbliżeniu tyły wędek moich. A dlaczego? Bo tam są opisane wędki i też proponuję Wam. Ja tutaj pokazałem dwie, czyli żółta tutaj jest płciowo-leszczowy zestaw, a z czerwoną szpulką to jest okoniowa. One się różnią budową troszkę i kibokiem, i mormyszką, i szczytówką przede wszystkim, no i żyłką też. A chociaż tutaj w tym przypadku właśnie dlatego pokazuję tył, bo są średnice żyłek na tyłach wędek i proponuję Wam też, ponieważ zawsze się nosi z sobą, no więcej wędek proponuje, tak? Zawsze dublety zrobić, czyli podwójne wersje, jakby się coś poplątało, zerwało, bo wiadomo, że łowimy cienkimi, jak najcieńszymi żyłkami. Tutaj mam 0,08, taką uniwersalną średnicę założoną w obu chyba wędkach i proponuję Wam opisywać te średnice właśnie na wędkach, bo jak w manczurku czy gdziekolwiek tam w wiadrze trzymacie sobie te wędki, to widać od razu cyk, cyk, nie ma czasu, bo wiecie, jak to jest nad wodą. W ciepełku można sobie rozmawiać, natomiast nad wodą wieje, mróz, lód, śnieg. Człowiek się trochę trzęsie, także nie ma czasu na analizy jakieś. Także opisać sobie wszystko i jest znacznie, znacznie wygodniej i szybciej. A o szybkość właśnie w takim łowieniu wyczynowym, podlodowym przecież chodzi, tak? To jest szybkościowe łowienie niewielkich i średnich, małych rybek. Tutaj właśnie mamy zbliżenie. Mormyszki omówię później przy jeszcze większym zbliżeniu makro. Ja mormyszki zawsze zaopatruję, jak widzicie, w koraliki. Trochę rosyjska i trochę łotewska metoda. Ale ochotkę też zakładam. No też polecam, bo u nas rybki są, no wiadomo jakie, bardzo wymagające, także bez mięska się nie obejdzie. Tu mamy szczytówkę do wędki okoniowej. Jak widzicie, kibok jest, słuchajcie, od 4 do 5 cm. Dość krótki i dość sztywny, żeby ładnie grać mormyszką. Okoń lubi bardzo no, intensywną pracę przynęty. No oczywiście gramy ją odpowiednio. Zatrzymujemy na różnych wysokościach, obstukując również dno od dna, zaczynając do góry i opuszczając na dół. Dlatego ten kibok jest dość sztywny, może sobie regulować długość oczywiście na szczytówce, ale raczej dość sztywny i do 5 cm myślę, także na okonia będzie dobry. Dalej mamy tutaj
Leszczowy zestaw, no jest znacznie dłuższy, 7 i 10 cm też. No i tutaj jest bardzo łagodna praca, płynna na płocie i na leszcz, na białą rybkę, a także na leniucha, czyli po prostu opieramy wędkę i czekamy przy ugięciu kiwoka, jak się ten kiwok wyprostuje lub no, rybka jakaś z dna weźmie, tak? Także to jeśli chodzi w skrócie o wędki, oczywiście tutaj pokazuję dwie, natomiast polecam i zawsze się z reguły robi po dwie, trzy sztuki tej samej, mniej więcej tych samych ustawień, tego samego setupu. Tak jak mówię, w razie poplątania, zerwania to nie ma czasu, już nie będzie w minus 10 stopniach wiązał żyłki 006 czy 008. Także lepiej duplikaty mieć, te po 4, 5, 6, 7 wędeczek minimum. Jak tu się tak bardziej ambitnie podchodzi do rzeczy. To są, to ja mówię, wędkarstwo podlodowe jest, jak, jest prostą metodą. Nie ma co kombinować w jakiś, nie wiadomo, jakiś sprzęt kupować. To jest jak naj, to jest bardzo prosta, a jednocześnie ultra precyzyjna i doskonała metoda wędkarska. To tak jak mówię, ja wędki lubię te kanadyjki, oczywiście pseudo-kanadyjki, to są podróbki. Bo kanadyjka prawdziwa około 100 dolarów kosztuje, ale ja sobie zaadoptuję te kanadyjki właśnie tam, nie wiem, one są za 20 zł, mniej 10, nie wiem ile teraz kosztują, ale są tak groszowe sprawy. Ja je sobie po prostu adoptuję, no podklejając, tak, podklejając te różne te niedociągnięcia, troszkę szlifuję szpulki. Tu widzicie, wklejam oczywiście szczytówki, to jest najważniejsze, tu widzicie szczytówki węglowe, do wędki okoniowej sztywna i dość krótka. Oczywiście przepisowa długość wędki musi być zachowana. Już mówiłem to w wędkarstwie od kuchni. Zapraszam, odsyłam do tamtego felietonu. Także to jest wędka okoniowa właśnie i no szczytówka dość mocna, sprężysta i tak jak mówię, no, dość sztywna. Tutaj możemy i grać wtedy szybko i reagować i zacięciem, także okoniową polecam właśnie taką wędeczkę zrobić sobie. Natomiast leszczowa jest dużo delikatniejsza, szczytówka ciut dłuższa, także ta wędka nie musi być aż tak krótka, czyli może być dużo poniżej, powyżej minimum określonego w przepisach PZW. Byle dobrze, elegancko. Płynnie szczytóweczka chodziła i amortyzowała zrywy i leszcza większego i czy płoci. No tak mówię, wskazywała też delikatne brania. Bo białoryby bardzo delikatnie potrafi brać spod lodu. No chyba z grubsza to tyle. No, wędki oczywiście podszlifowałem szpulki, jak mówię, podkleiłem tutaj te korki, te rękojeści, bo to wiecie, to są takie produkcje hurtowe, także ja sobie to troszeczkę podrasowałem, żeby była elegancka, szpulki ładnie chodzą, nie ma oporów żadnych. Te szczytówki sobie na silikon zainstalowałem. Bardzo dobre, chyba Trabuco, nie pamiętam jakiej firmy, ale im lepsze szczytówki, tym jest ta wędka trwalsza i precyzyjniejsza. Teraz co do mormyszek, tu widzimy zbliżenia. Mormyszki głównie polecam też, bez żadnych tam nie wiadomo kolorów, nie wiadomo jakich świecidełek. Ja używam dyskotek od 2 mm. Do 4-5 metrów, zależy od głębokości, od łowiska, od różnych okoliczności, których trzeba się dostosowywać. Mormyszki, dyskoteki, właśnie z koralikiem. To wszystko jest w wymiarze mikro, tutaj na zbliżeniach widać dość dobrze to. Srebrne kolory, miedź i złoto oczywiście, a także ciemne, czarne, jakieś naturalne kolory, takie stonowane, polecam. Fluo też jest sprawdzane, ale to na głębokich łowiskach i tutaj na północy raczej nie. Zresztą wiadomo, jak rybka u nas jest chimeryczna, także ja polecam stonowane kolory. Na to miałem brania i po prostu nie zmienia się czegoś, co jest dobre. Są oczywiście nowe modele mormyszek, Zillion, producenci się prześcigają w tym marketingu, ale tak jak mówię, konsekwencja i oczywiście należy eksperymentować, próbować, ale sięgać głównie po sprawdzone produkty, tak? Mormyszki jak służą i kolory, kolorystyka, waga, gramatura,
dobre haczyki, jest zajebiście za przeproszeniem. I wszystko gra. Także no, w skrócie to tyle, jeśli chodzi o ten wideoartykuł. Co tu mogę powiedzieć? No, pierwszy lód, uważajcie, uważajmy, dobrze się ubierać, bezpieczeństwo, jakąś zrzutkę z sobą mieć zawsze, żeby się przywiązać tam komuś i rzucić w razie czego, sprawdzać grubość lodu, 10 cm wzwyż, świder zaostrzony, wędki przygotowane, jak widzicie, po kilka sztuk, mormyszki w pogotowiu, żyłki sprawdzone, ochotka świeża w pudełeczku, troszkę zanęty albo zanęty z ziemią zimowej, jakieś po 2-3 kulki na przerębel, na odwiert i kilka dziur i szukać rybki i tyle. I połamanka życzę kiwoków na ten sezon. Myślę, że może być fajny sezon, bo już długo nie było. Cieszę się bardzo, jeśli czas pozwoli i sprzęt, i znajdę gdzieś łowisko fajne, to na pewno jakiś film się ukaże z cyklu Urbanowiec Fishing Series, pod lodóweczka, bo mało u mnie tego na kanale, choć jest kilka filmów sprzed laty, ale może tam się i się pośmiać, ale troszkę też można chyba zaobserwować kilka fajnych rzeczy. I odsyłam do tej serii sprzed roku Wędkarstwo od kuchni. Tam jest podlodówka w sposób bardziej rozległy omówiona. I jeśli macie jakieś pytania, służę moją wiedzą, jeśli tylko wiedzy mi starczy oczywiście. No tak jak mówię, no wszystkich rozumów nie zjadłem. Każdy się uczy, ja też, ale tym, co wiem, to się podzielę. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie pod tym filmem lub pod pilotem i pierwszym odcinkiem tej nowej serii Wędkarstwo od kuchni. Ja zlinkuję to wszystko pod wyświetlaczem tego filmu, także będziecie mieć wszystko pod ręką. I pytajcie i proponujcie, może jakieś macie sugestie, jaką tematykę mogę przybliżyć, nie tylko podlodówka, jakakolwiek inna metoda. Jeśli będę znał odpowiedzi, to chętnie nagram odcinek. Może macie jakiś ciekawy temat do rozszyfrowania, wędkarski, to zapraszam, proponujcie tam pod serią Wędkarstwo od kuchni jakieś tematy na nowe odcinki, chętnie się ustosunkuję i będę mógł się podzielić tą wiedzą, którą posiadam. To tyle, dzięki za uwagę, miłego wędkowania na lodzie. Fajnych rybek, pięknych holi. No i cóż, słuchajcie, bezpieczeństwo i wszystkiego najlepszego, bo już ferie niebawem zimowe. Miłej zimki i do zobaczenia w kolejnej odsłonie na moim kanale. Cześć, czołem, hej!